Byłem na jednym z ostatnich meczów reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim 12 lat temu, mecz z Kolumbią. Może mnie pamięć zawodzi, ale wydaje mi się, że gdy kolumbijski bramkarz w ostatniej minucie strzelał polskiemu bramkarzowi bramkę strzelając z własnej połowy, to z perspektywy trybun tak trudno było dostrzec piłkę. Taki właśnie to urok śląskiego. Ale zamiast niepotrzebnych złośliwości cieszmy się raczej wspólnie, że wielki futbol wraca do Chorzowa. Pojutrze gramy o honor i sławę z Koreą, na szczęście południową. I mamy nadzieję, że 50 tysięcy widzów na trybunach Stadionu Śląskiego przypomni prezesowi Bońkowi o arenie, która miała status narodowej długo zanim w Warszawie nauczono się odróżniać piłkę nożną od piłki do metalu. Pojutrze wielki dzień, mieszkańcy Katowic i Chorzowa dla swojego dobra nie powinni wychodzić z domów, a jak będą wracać, niech przygotują się, że mogą nie wrócić na nos. Komunikacyjnie to może być dzień sądu ostatecznego. Może taki to wymóg wielkiej piłkarskiej chwili. Krzysztof Klimosz, prezes Stadionu Śląskiego. Jutro w Radiu Piekary Marcin Zasada. Zapraszam na godzinę 7:30. Radio Piekary.